Byłem bardzo miło poznać. Mam nadzieję, że podczas konwencji. Ja przypuszczam, że to Słuchajcie, podchodźcie śmiało do mnie bliżej, to wiecie, na czym polega zabawa. Proszę pani, jak ja mówię, proszę już zachować. Słuchajcie, na czym polega zabawa? Otóż, moi drodzy państwo, bywa tak, że jak ja was mam bliżej, to mówię normalnie. Natomiast jak wy stajecie daleko, to ja siłą rzeczy mówię głośno i wtedy w internecie piszą, że na nich tak krzyczałem, nie? A nie o to chodzi, no. Prawda? Tak? Witam moją. Dobrze. Witam państwa na zamku po krzyżackim Windzicy, albo krzyżackim, jak to woli. Zdecydowanie na najpiękniejszym na Mazurach, największym na Mazurach. Czy jakieś wątpliwości? Nie. Bo Maroc nie na Mazurach. Nasz zamek jest o tyle wyjątkowy, że jako ten produkt turystyczny, prawda, jest to brama wrotowa na Warmię i Mazury, prawda? Czyli wjeżdżamy od południa, jadą sobie turyści piękni i raptem patrzą Krzyżacy, Goty, Sienkiewicz, Ford, wszystko u nas. Rzeczywiście to pytanie jest mocno prowokujące. Znaczy to stwierdzenie, przepraszam, pytanie, że zamek największy na Mazurach. A wszyscy mówią, proszę pana, a Malbork? Tak, nie na Mazurach. No właśnie, jak ktoś wie, to bardzo dobrze, jak nie wie, to wtedy ja błyszczę, prawda? A ktoś mówi, a Olsztyn? No nie, to na Warmii. No nie, w powiecie nidzickim. Także słuchajcie, zdecydowanie Mazury, rzeczywiście największe na Mazurach. Nie ma większego na Mazurach. Teraz możecie spojrzeć sobie na mapę Mazur, taką choćby w książce pana Garnca i się okaże, że rzeczywiście może być. Dobrze. Zbudowany w sposób bardzo typowy i charakterystyczny, gotyk niemiecki, albo raczej gotyk ceglany. Zbudowany w latach 1370-1407. Tu można mieć zawsze wątpliwości, bo historycy zmieniają to bardzo często, dlatego że aby napisać doktorat, trzeba coś nowego wydumać, prawda? Ale generalnie przyjmujemy tą datę. Prawdopodobnie jest to jeden z ostatnich zamków. Ja zawsze mówię, że ostatni, ale to niekoniecznie. W Barcianach rozpoczęto budowę zamku podobnie jak w Windzicy, tylko nie wiem kiedy skończono. Także zamek na rubieży państwa zakonnego, to też bardzo istotne, prawda? Czyli do granicy z Bazowszem 15 km, ale w tą stronę już tylko 8 na południowy wschód, czyli bardzo blisko. Zamek tak zwany prokuratorski, prawda? Prokuratorsko-wójtowski, ale tutaj pan Garniec użył sformułowania, że jest to typowy zamek prokuratorski, prawda? Czyli możemy się jego trzymać, bo rzeczywiście bardzo fajnych wiele sformułowań użył. Zamek rezydencyjno-obronny. Proszę państwa, bardzo często opowiadam turystom rzecz następującą, że kiedy zamek w Windzicy rozpoczęto, czy ukończono budować, to był tak zwany, uważajcie, początek końca gotyku. No i teraz wszyscy się zastanawiają, o czym ja mówię. Początek końca gotyku, prawda? Czyli już zaczyna być schyłek, czyli pewne elementy, na przykład sklepienie później pokażę, to już są troszeczkę inne. Teraz tak, to jest bardzo istotne zdjęcie, zazwyczaj stąd zaczynam, bo to są jedyne zniszczenia zamków w historii. Mogę śmiało mówić, że jedyne, to mówię, teraz dalej. A Sołżenicy na jakieś cytaty może? Nie, kolega od Sołżenicyna na dole. Słuchajcie, ja słyszałem, że nie macie za dużo czasu, bo no nie mamy. Kolega tutaj prowadzi trzy godziny w Malborku. Sobie jechał drugi wojewódzki konserwator zabytków w kolejności. Jechał sobie pociągiem i raptem zobaczył, mówi, miasto, którego nie ma, ruina, a na górze kubatura, czyli to. I on postanowił ten zamek odbudować. To też jest kolejna historia, że zamek Windzicy został odbudowany przez drugiego wojewódzkiego konserwatora zabytków w kolejności pana Lucjana Czubiela. Mówi się, że to był pierwszy obiekt zabytkowy na ziemiach tzw. północnych i zachodnich, niesłusznie nazwanych odzyskanymi PRL-u, prawda? Czyli to ma znaczenie. Ale proszę państwa, to wszystko nic. Wyobraźcie sobie, że on odbudowywał ten zamek w czasie, kiedy Alexander Ford kręcił Krzyżaków. O jakiej wymowie są Krzyżacy Aleksandra Forda, to my wiemy, prawda? Jest to najbardziej antyniemiecki film. A tu facet odbudowuje zamek krzyżacki. Bo jakby go, proszę państwa, nie nazwać, ziemia odzyskane, etc., etc., to zamek jest krzyżacki, nie? Więc odbuduje zamek krzyżacki. No i pan Żubiel oczywiście opowiadał, że miał z tym trochę problemów. No ale finał był przepiękny, nie pojechał na Syberię,
tylko dostał uścisk dłoni od pana marszałka Mariana Spychalskiego. Co się później dowiedziałem z zawodu architekta, czyli człowieka, który wiedział, o co tutaj chodzi, prawda? Nie był to zwykły partyjny kacyk z tamtego okresu, tylko rzeczywiście światła postać. I on otrzymuje, prawda, od niego uścisk dłoni, gratulacje, że odbudował taki piękny obiekt, który będzie służył, pan Spychalski był wtedy na pewno przekonany, Polsce Ludowej, nie? No, służy Polsce, ale nie Ludowej. Także no, z tego stanu, z tego, tak, troszkę tej Ludowej też. Wojną. Od 1830, od momentu, kiedy ten zamek został jakby postawiony na nogi po raz któryś tam przez Gregoriusa, on był, tu był sąd, więzienie, administracja miejska, izba regionalna i był też taki pomysł, żeby ten sąd nadal tu funkcjonował. No i ewentualnie moglibyśmy się spotkać w innych okolicznościach, nie? No. Czym on był zachwycony? Zjadł wszystkie zupy, jakie były na dole w restauracji. Wszystkie zupy, a później mówił, chodził tak. Józef mam na imię i on mówi do mnie tak. Wiesz co, Józef, ale wy tu macie wspaniałą restaurację. Wiecie, restauracja jak restauracja, nie? Dla mnie normalka, nie? A on mówi, ja wie, dlaczego panie Janie? Wiesz, tu palić papierosy można. Portale, co nie oznacza wcale, że będą trzy sale. Za mną proszę. Zaczynamy rzeczy, słuchajcie, najważniejszy. Ja was traktuję troszeczkę inaczej, proszę przyjmie. No ja wiem, do refektarza was ciągnę, a już jesteście po jedzeniu, ja wiem. Proszę przyjmie. Czyli funda sala widowiskowa, czyli bale, koncerty, wiesiady, wesela, wszystko się odbywa tutaj, prawda? I to jest miejsce, gdzie ludzie przyjeżdżają. Wielkoprojekcje na Bartownicy, nie? I się wszystkim bardzo podoba. Powiem coś jeszcze, nie jest drogo. Także na to było to zupełnie inne pomieszczenie, trzy sale. Czyli tam była kancelaria, było prokuratora. Tutaj był refektarz. Ja na pewno mówię, że pani śmiesznie, ja raz do refektarza ciągle, czyli no, jadalni. No właśnie, no. I oczywiście kaplica. Kaplica zwieńczona apsydą. A w apsydzie mamy... O, panie. A nie, tam to ołtarz. Czyli trzy oddzielne autonomiczne pomieszczenia z trzema autonomicznymi wejściami. To o to chodzi. 1404 rok. Nie, i mówię. I teraz... Na czym polega atrakcyjność tego malowidła, oprócz tego, że jest bardzo stare, niewątpliwie piękne, niewątpliwie ma wartość religijną. Otóż jest tak namalowane, że oczy tego Chrystusa spoglądają zazwyczaj w stronę patrzącego. Podkreślam zazwyczaj. Idźcie grać z sobą, możecie sobie to sprawdzić. Czyli Wesa, tu można sobie to sprawdzić, przyjechać. Co w tym siedzi, tak? Jak macie jakiś problem, zawsze, jeżeli nie patrzy, no trzeba się... No. Były tak zwane wyjazdowe sesje Komitetu Wojewódzkiego. Fajnie, jak tu przybieli gości, tam przybieli hasło jakieś. Zasłonili. Znaczy nie, to nie zasłonili, tylko dół, nie? Ale ja sobie teraz wyobraźmy pierwszego sekretarza, to na jego Chrystus tak. Tak. Co ty chodzisz? No, chłopie. To jest Henryk. Henryk Cesta Polskiego z bitwy pod Brunaldem. Chłopaki, podnijmy sobie szybki kinkiety, no to jest fan. Więc chęć, chłopaki. Rzekie kinkiety, weźcie to jest. Sam, właśnie nazwę Cesta. Co można zrobić na sali jedzeskiej? No herby. Tylko słuchajcie, jak myśmy te herby malowali, to miód pitny był najpierw w historii jedzeskiej. No, także niektóre elementy mogły się takie jak na polegę zobaczyć.